Drodzy Państwo, dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję. Spotykamy się w tym miejscu nie przez przypadek. Jak Państwo wiecie, konferencja poświęcona jest wyrokowi, który zapadł 10 czerwca tego roku przeciwko panu Aleksandrowi K., synowi bardzo wpływowego biznesmena, osoby z tak zwanej elity biznesowej w Polsce. Drodzy Państwo, spotykamy się tutaj z dwóch względów. Z jednej strony dlatego, bo wyrok, który wtedy zapadł, 10 czerwca, to znaczy wyrok umarzający sprawę przeciwko panu Aleksandrowi K., który, no przypomnijmy, dopuścił się brutalnego pobicia jednego z dziennikarzy telewizji polskiej w trakcie wykonywanych przez niego czynności, to znaczy w trakcie relacjonowania, po prostu nadawania, tak, robienia materiału prasowego, co należy ocenić jako nie tylko bardzo brutalne, ale też godzące gdzieś takie podstawowe prawa informowania opinii publicznej, wykonywania zawodu dziennikarza, który też ma bardzo ważną misję do spełnienia, taką misję, jaką, szanowni panowie, państwo macie dzisiaj również tutaj, czyli informować o tym, co złego się dzieje w Polsce, gdzie się dzieją różnego rodzaju patologie. I z jednej strony, szanowni państwo, ja jako też adwokat muszę powiedzieć, że gdzieś rozmawiałem z kolegami swoimi adwokatami, jak komentowaliśmy łagodność tego wyroku, to ja ani moi koledzy nie mamy wątpliwości, że gdyby to dotyczyło Szarego Kowalskiego, to żaden wyrok warunkowo umarzający postępowanie by po prostu nie zapadł. Moim zdaniem to jest kolejny przykład tego, że w Polsce silni, potężni, wpływowi, z tak zwanymi plecami po prostu osiągają w polskich sądach bardzo często wyroki łagodniejsze, są lepiej traktowani niż inni, tak zwani szarzy obywateli, bo szanowni państwo, za taki czyn raczej standardem są zawiasy, jeżeli nawet nie bezwzględne, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, bezwzględne pozbawienie wolności. Ale szanowni państwo, to jest jeden z aspektów. A druga sprawa, drodzy państwo, to jest to, co się wydarzyło samego 10 czerwca, tuż przed i, jak rozumiem, po ogłoszeniu wyroku. To znaczy, przyjechała tutaj jedna telewizja, jedna ekipa dziennikarska, żeby relacjonować to ogłoszenie. Jedna, jedyna. I co się stało, szanowni państwo? Ta ekipa nie została nawet wpuszczona do budynku sądu. Pod pretekstem tego, że są jakieś przepisy antycovidowe, które uniemożliwiają wchodzenie dziennikarzom do budynku sądu. No szanowni państwo, tak samo jak wy doskonale wiecie, tak i ja wiem, bo ja przez ten rok czasu pandemicznego kryzysu również chodziłem do sądów, również jako obserwator. Widziałem tam państwa, konkretnie wszystkich tutaj państwa zgromadzonych, jak też chodzicie na te sale rozpraw w czasach, w których ta ilość zachorowań była no nawet chyba z 50 razy większa niż, drodzy państwo, obecnie. I ja rozumiem, że są pewne obostrzenia, ale nigdy nie było tak, że jak przychodzi jeden dziennikarz czy jedna ekipa telewizyjna, to żeby takiej ekipy nie wpuszczono, co bardzo ważne, szanowni państwo, na ogłoszenie wyroku, a więc na coś, co żadne przepisy w polskim prawie nie wyłączają jawności. Bo żadne przepisy, szanowni państwo, nie wyłączają możliwości osobistego stawiennictwa na posiedzeniu poświęconym ogłoszeniu wyroku i usłyszenia tego z ust konkretnego sędziego, że taki, a nie inny wyrok wydaje i że takie, a nie inne uzasadnienie jest do ogłoszenia takiego wyroku. A tutaj mieliśmy do czynienia z tym, że dziennikarze, koledzy w tym przypadku również, bezpośredni koledzy z tej samej redakcji, nie zostali wpuszczeni za drzwi, drodzy państwo, tego budynku, który ma przecież odzwierciedlać z jednej strony poszanowanie prawa, przestrzeganie tej konstytucji, której tyle tutaj wisi na tej fasadzie tego budynku, a z drugiej strony, szanowni państwo, pewną sprawiedliwość społeczną. Więc z jednej strony, szanowni państwo, ten wyrok naprawdę zapisze się w historii polskiego sądownictwa jako kolejny wyrok, który ze sprawiedliwością społeczną i elementarną, zwyczajną sprawiedliwością, gdzie po prostu sprawca powinien ponieść adekwatną karę, zapisze się jako wyrok, który łamie te naczelne zasady demokracji, sprawiedliwości. A z drugiej strony, szanowni państwo, to do czego zaszło wtedy, tutaj przed budynkiem Sądu Rejonowego w Gdyni, to jest złamanie zasad transparentności, jawności życia publicznego, bezpośrednio wyrażonej w Kodeksie Postępowania Karnego, zasadzie jawności ogłoszenia wyroku
i nie ma żadnych, szanowni państwo, przepisów, żadnych regulacji, chyba że tutaj sąd ma jakieś wyjątkowe w skali całego kraju, niezgodne z prawem regulacje, które uniemożliwiają dziennikarzom śledzenie takich wydarzeń. Ale ja państwu powiem więcej. Ja domyślam się, dlaczego ekipy wtedy Telewizji Polskiej nie wpuszczono do budynku. Nie wpuszczono ich do budynku dlatego, żeby uniknąć wstydu. Bo ten wyrok to jest, drodzy państwo, kolejny przykład wstydu polskiego wymiaru sprawiedliwości i po to, żeby konkretne medium nie mogło nagrać tego momentu, w którym konkretny sędzia ogłasza taki skandaliczny wyrok, aby później nie można było tego puszczać w telewizji, aby później te obrazki nigdzie, drodzy państwo, nie funkcjonowały. Ale czy taka ma być w Polsce demokracja? Czy taka ma być w Polsce transparentność życia publicznego? Czy taka ma być forma wykonywania przez państwa zawodu dziennikarza? No, wydaje mi się, że to są pytania oczywiste, retoryczne. Nie można się na to, drodzy państwo, godzić. I tak samo nie będę się godził na utrudnianie, uniemożliwianie dobrej, normalnej, zgodnej z prawem wykonywania pracy przez dziennikarzy Telewizji Polskiej. Tak samo nie godziłem się i nie będę się godził, gdy chodzi o dziennikarzy Onetu. I tak samo nie będę się godził na łamanie tych podstawowych praw i obowiązków dziennikarzy, jakichkolwiek innych redakcji, gdyby doszło do łamania tego w przyszłości. Bo to jest esencja, drodzy państwo, demokracji w Polsce, to jest esencja tego wszystkiego, co tutaj te wstążki, rozumiem, i te plakaty na górze mają też, szanowni państwo, uosabiać. A do czego złamania doszło tutaj 10 czerwca? Dlatego, szanowni państwo, dzisiaj złożyłem pismo do pani prezes Sądu Rejonowego w Gdyni w trybie interwencji poselskiej. Oczywiście posłowie nie mają wpływu na treść orzeczeń, ale mamy prawo, tak jak każdy, komentować te orzeczenia, jeżeli są gruntownie niezgodne z ideą sprawiedliwości społecznej, ale mamy prawo, szanowni państwo, wtedy, kiedy, tak jak w innych instytucjach publicznych, dochodzi do łamania prawa, do interweniowania. Dlatego dzisiaj zwróciłem się do pani prezes Sądu Rejonowego w Gdyni o wyjaśnienie, podanie przyczyn, również podstaw prawnych, dlaczego wtedy uniemożliwiano dziennikarzom wykonywanie ich obowiązków. I też dzisiaj, szanowni państwo, zostało wysłane pismo do pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o kontrolę w Sądzie Rejonowym w Gdyni w zakresie właśnie łamania zasad transparentności rozprawy, posiedzenia, ogłoszenia wyroku i, drodzy państwo, zasady łamania praw dziennikarzy do wykonywania przez nich swojego bardzo ważnego, szczególnie w demokratycznym państwie prawa, zawodu, misji dziennikarskiej, obiektywnego, rzetelnego relacjonowania wydarzeń. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, to oczywiście jestem otwarty i z chęcią na każdą odpowiem. Ja pytanie w tym wyrokowi zarządzonemu umorzeniu postępowania nie sprzeciwiła się prokuratura. Ja nie wiem, czy przyznam... Nie sprzeciwiła się, więc, bo to musiały się strony po prostu wszystkie nie złożyć sprzeciwu, żeby było warunkowe umorzenie. Prokuratura podległa prokuratorowi generalnemu nie złożyła sprzeciwu wobec warunkowego umorzenia postępowania wobec Aleksandra K. Jak pan to ocenia? No i widzi pan, panie redaktorze, niestety, ale tak to jest, że różna dezinformacja krąży po mediach, nie tylko, rozsiewana przez również różne osoby publiczne, przez niektóre redakcje. Ta dezinformacja na przykład mówi o tym, że był albo nie było jakiegoś sprzeciwu prokuratury. Ja nie wiem. Natomiast pewne jest jedno, że na gruncie przepisów polskiego prawa karnego nie ma potrzeby ani wyrażania zgody, ani niezgody prokuratora. Nie ma potrzeby ani braku potrzeby wyrażania zgody pokrzywdzonych na to, aby doszło do warunkowego umorzenia postępowania, czy nie. To jest, drodzy państwo, tylko i wyłącznie decyzja konkretnego składu sędziowskiego, czy godzi się na warunkowe umorzenie postępowania, czy nie. A w tym przypadku, szanowni państwo, też chcę sprostować, bo dowiadywałem się u źródła, też było to dla mnie zaskoczeniem, dowiadywałem się u źródła, szanowni państwo, czy ten główny pokrzywdzony, czyli ten operator Telewizji Polskiej, którego obrazki obitej twarzy, tak naprawdę zmasakrowanej twarzy, oglądaliśmy wtedy niedługo po tym zdarzeniu rok temu, czy on godził się na to, aby doszło do warunkowego umorzenia. Dostałem jednoznaczną odpowiedź, że nie, on się temu sprzeciwiał. Więc, szanowni państwo, główny poszkodowany, ten, który został brutalnie pobity, sprzeciwiał się temu, a mimo to sąd podjął taką, a nie inną decyzję. Dziękuję państwu bardzo.